Dzień dobry Państwu. Otwieram pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do spraw pracy, tak? Do rozpatrzenia ustawy o obronie ojczyzny, druk numer 2052. Rządowy, jest to rządowy projekt. Proszę Państwa, Komisja Obrony Narodowej przyjęła skład podkomisji nadzwyczajnej i teraz naszym zadaniem jest zrealizowanie porządku obrad tego dzisiejszej podkomisji, a w porządku mamy tylko sprawy bieżące. Proszę Państwa, po pierwsze musimy wybrać prezydium komisji. Proponuję, żeby prezydium komisji składało się z dwóch członków. Propozycję słucham na przewodniczącego. Proszę, pani poseł Barbara Dziuk. Panie przewodniczący, panie ministrze, wysoka komisjo, zgłaszam na przewodniczącego pana Michała Jacha. Dziękuję bardzo. Pani poseł, czy są jakieś inne propozycje? Jeśli nie ma propozycji, jeżeli nie ma sprzeciwu, to bez głosowania przyjmujemy, że przewodniczącym podkomisji zostałem ja. Dziękuję Państwu. Proponuję wiceprzewodniczącego, przedstawiciela opozycji, pana ministra, przewodniczącego Czesława Mroczka. Czy pan wyraża zgodę? Czy są jakieś inne propozycje? Nie ma. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to przyjmuję, że podkomisja wybrała prezydium w składzie przewodniczący Michał Jach, wiceprzewodniczący pan poseł Czesław Mroczek. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Proszę państwa, bardzo proszę do mnie. Teraz są z nami eksperci, którzy przyjechali z bliska i z dalszej odległości. I zgodnie z moją obietnicą poproszę teraz o wysłuchanie naszych przedstawicieli. Aha, jeszcze, bo posłowie mogą opuszczać, więc zanim posłowie opuszczą, to proszę państwa, jest prośba do wszystkich klubów, że mamy naprawdę bardzo dużo pracy. 805 artykułów, które mogą jeszcze, może jeszcze zwiększyć się ta liczba w trakcie prac. Natomiast czasu mamy mało. W związku z powyższym jest prośba o bardzo sprawną pracę tutaj i przestrzegajmy pewnych zasad, które pozwolą nam zrobić tą ustawę jak najlepszą. Ponieważ będzie to pierwszy początek, zarówno biuro legislacyjne Sejmu, jak i minister, przedstawiciele rządu mają już uwagi do tego projektu, który my mamy, który otrzymaliśmy do druku numer 2052, to ja proszę wszystkich tych, którzy mają jakiekolwiek uwagi, czy to natury legislacyjnej, czy merytorycznej, czy jakiekolwiek inne, ażeby składali wnioski do komisji lub do biura legislacyjnego. Słucham? Tak, w formie elektronicznej to usprawni i biuro legislacyjne przez weekend będzie miało, panowie już wiedzą, że z żonami się pożegnali na ten weekend, tylko na weekend i będą te wszystkie poprawki, uwagi będą u siebie porównywać, dopasowywać, tak, ażeby przygotować nam projekt na poniedziałek, kiedy będziemy mieli kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej. Także prośba wysyłać czy to do Komisji Obrony Narodowej, czy do Biura Legislacyjnego, to obydwa są adresy równoważne, sekretariat Komisji Obrony Narodowej. Kto ma jakieś pytania tutaj, to proszę bardzo. Nie, pytania dotyczące adresów, to można do panów podejść, sprawdzić. To jest ta sprawa. Będę prosił o działania pewne wyprzedzające w trakcie posiedzeń, więc proszę o przestrzeganie. Proszę państwa, będziemy pracować w reżimie.
Aha, przepraszam. Te propozycje proszę do jutra do 15. Co za... No proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, ponieważ ja mam sporo uwag naniesionych w, po prostu piórem na projekcie ustawy. Nie jestem w stanie tego zrobić do jutra, do godziny 15, więc mam taką prośbę, ażeby można było je przesyłać chociaż do rana w poniedziałek. Chyba, że to nie będzie problemem, że jeżeli dostarczy to rano w poniedziałek, to że legislatorzy będą w stanie to po prostu uwzględnić. Mam prośbę, jak będzie pani, ile będzie pani miała do soboty do 15, proszę przesłać, przepraszam, do piątków do 15 proszę przesłać, a resztę w sobotę. Proszę państwa, jeżeli to wcale nie znaczy, że w poniedziałek czy we wtorek nie będzie można czegoś proponować jeszcze, to dopóki podkomisja nadzwyczajna będzie pracować, to będzie można te uwagi przekazywać. Natomiast tu chodzi o pierwsze rozpoczęcia, żebyśmy zaczęli, że tak powiem, bardzo intensywnie, więc prośba, żeby to zgłosić jutro do 15. Biuro będzie miało naprawdę co robić przez cały weekend i dlatego prośba, żeby im ułatwić trochę życie. To jest to. Druga sprawa to, proszę państwa, będziemy pracować w reżimie nie hybrydowym, tylko jak to? Stacjonarnym. Jesteśmy w stacjonarnym, obowiązuje członków obecność, znaczy poseł, no, wie, jakie są obowiązki, natomiast nie ma możliwości brania udziału w trybie zdalnym, bo nie będzie, podgląd komisji oczywiście na stronach sejmowych będzie, natomiast nie będzie możliwości połączenia się, a tym bardziej głosowania. To jest ta sprawa i w takim razie, czy są do mnie jakieś pytania? To bardzo proszę teraz panów, proszę się przedstawiać, panów. A, jutro startujemy, no, demokracja. Jutro, to ja wiem, ale jutro o 10 proponuję, żebyśmy się spotkali, kwestie techniczne też jeszcze wyjdą, tak? Słucham? Jutro o godzinie 10 na spotkanie. Tak. Okej, okay. Jeżeli ja, komisja mówi, chcecie, decydujemy jutro, oczywiście ja jutro jestem, będę tutaj od godziny 9, jeżeli ktoś ma jakieś chęć porozmawiać na ten temat, to oczywiście zapraszam do podkomisji, a dzisiaj poproszę teraz o zabranie głosu. Poniedziałek, nie powiedziałem godziny? Godzina 12. Poniedziałek, godzina 12. Sala, zostaniecie powiadomieni. Bardzo proszę, panowie, pan przewodniczący Bosa, lub też, no nie wiem, ktoś tego. Znaczy, ja tutaj zabiegam o głos dla ekspertów. Panowie, proszę, nie będę narzucał wam, myślę, że jesteście odpowiedzialni, że czas niezbędny, ale proszę nie przeciągać, dobrze? Dzień dobry, Jacek Hoga, Fundacja Darma. Teraz projekt ma ponad 500 stron, ponad 800 artykułów. Oczywiście nie da tego wszystkiego się w tak krótkiej chwili omówić, w związku z czym tylko kilka wstępnych uwag z naszej strony. Projekt zawiera wiele wad, wynikają one z pośpiechu, w związku z czym biorąc pod uwagę sytuację, w której znajdujemy się jako kraj, zasadnym staje się pytanie. Ale panowie, proszę poczekać i wysłuchajmy, prośba do członków komisji o wysłuchanie naszych ekspertów. Zasadnym wydaje się... Ponieważ jutro jakby demokratycznie stwierdziliśmy, że nas nie ma, to proszę posłów o pozostanie do
do, przynajmniej do wystąpień naszych ekspertów. Przepraszam bardzo, bardzo proszę jeszcze raz. No, otwarte pozostaje pytanie, czy tak duża ustawa zmieniająca cały system, rewolucjonizująca system, powinna być w takim pośpiechu przygotowywana. Wydaje się, że inne rzeczy teraz, zwiększenie gotowości powinno być znacznie bardziej istotne. Ja tutaj pokrótce będę chciał wskazać na kilka przykładowych wad, które znajdują się w tym projekcie. Może z trzech grup. Wady ustrojowe, gdzie są przykłady rozwiązań niezgodnych z ustawą zasadniczą, z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Wady systemowo uderzające w prawidłową organizację sił zbrojnych, rekrutację personelu oraz tok pełnionej służby. Oraz wady zabezpieczające, uderzające w uprawnienia żołnierzy, wprowadzające rozwiązania dające możliwość ręcznego sterowania lub legalnego, lecz wątpliwego z punktu widzenia godziwości wpływania na przebieg służby żołnierskiej. I teraz zaczynając od tego, co jest tutaj najbardziej zadziwiające, zgodnie z projektem, z artykułem 2 ustęp 2, gdzie mowa jest o czasie wojny, rozumie się przez to czas działań wojennych prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których początek i koniec jest określany w trybie postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydanego na wniosek Rady Ministrów. W oczywisty sposób koliduje to z konstytucyjnym zapisem artykułu 116 ustęp 1, zgodnie z którym to Sejm decyduje o stanie wojny Rzeczpospolitej Polskiej i o zawarciu pokoju. W związku z czym mamy tutaj do czynienia z ewidentną próbą zmiany porządku konstytucyjnego na poziomie ustawowym. Dalej, zgodnie z artykułem 116 ustęp 2 Konstytucji, Sejm może podjąć uchwałę o stanie wojny jedynie w razie napaści zbrojnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. W razie niemożliwości zebrania się Sejmu, przepis ten przewiduje, ale tylko w razie niemożliwości zebrania się Sejmu, o tym, że o stan wojny postanawia prezydent, a nie tak jak tutaj mamy w projekcie, że no, konstytucyjne uprawnienia Sejmu są przeniesione w tym projekcie po prostu na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z artykułem 11 projektu, siły zbrojne stoją na straży suwerenności, niepodległości państwa oraz bezpieczeństwa i pokoju. Zapis ten jest co najmniej niekompatybilny z artykułem 26 ustęp 1 Konstytucji, zgodnie z którym siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodległości jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności granic. Więc w projekcie występuje częściowe pominięcie, a częściowe rozszerzenie tego, co jest zgodne z Konstytucją. Tutaj mamy dwa przykłady tego na samym początku, że ten projekt no, jest po prostu sprzeczny z Konstytucją, tak? Jeżeli mamy projekt, który ma ponad 500 stron, ponad 800 artykułów i jestem w stanie wykazać na poziomie artykułu 2 wady konstytucyjne, to zachodzi pytanie, czy na pewno Sejm Rzeczpospolitej Polskiej powinien w przyspieszonym trybie procedować ten projekt, bo same dobre chęci nie wystarczą. Jest poważne ryzyko, że ten projekt przewróci się po wejściu w życie. Jeżeli mamy przywrócić masowe przeszkolenie żołnierzy, którzy mają być ochotnikami, pomijam już to, że zakładana liczba ochotników wskazuje na połowę populacji mężczyzn w wieku poborowym. To jest bardzo optymistyczne założenie, że połowa mężczyzn po maturze się zgłosi na ochotnika na rok do wojska. Nie wiem na podstawie jakich analiz założenie to zostało przyjęte. To nawet jeśli tak się stanie, to pozostaje pytanie, co z koszarami, co z przygotowaniem jednostek do przeszkolenia tych ludzi, czy są już konspekty zajęć dla tych ludzi, czy będzie wystarczająco mundurów, czy będzie wystarczająco sprzętu. Jeżeli w lipcu państwo chcą przyjąć połowę mężczyzn w wieku poborowym, którzy załóżmy, że się zgłoszą, to wszystko powinno być już dawno gotowe. A do tego mamy problem natury konstytucyjnej, który z perspektywy parlamentu powinien być dosyć istotny. Żeby pokazać, że nie jest to jakaś złośliwość z mojej strony wskazanie tego błędu, mamy następne problemy. Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Jeżeli to będzie szło pozabudżetowo, jak będzie z kontrolą tych pieniędzy? Wiemy, jakie mogą być problemy z pieniędzmi i z wydawaniem awaryjnym pieniędzy po ostatnich 2 latach
szaleństwa zdrowotnego, które wszyscy, mam nadzieję, już niedługo będziemy mieli za sobą. Systemowe wady. Artykuł 18. Nie przewiduje w jednostkach wojskowych możliwości pełnienia służby przez żołnierzy niedobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Przewiduje tylko tworzenie stanowisk dla żołnierzy zawodowych, żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy TSW czy aktywnej rezerwy i pracowników. Jeśli ministerstwo mówi, że chce zachować możliwość przywrócenia poboru, a jednocześnie artykuł 18 nie przewiduje miejsca, w którym żołnierze poboru nieochotniczego mieliby służyć, to do czego to ma służyć? Dalej, artykuł 53 ustęp 1 projektu. Rejestracji podlegają obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat. W następnym artykule 54 ustęp 1 zakłada się, że w razie mobilizacji i wojny można rejestrować również inne osoby. Czy to oznacza, że rejestracją osób, które nie mają obywatelstwa polskiego, czy też osób poniżej 18 roku życia? No jeżeli spojrzymy na 83 artykuł, to już wiemy, że tam rejestracja nie Polaków jest zakazana, co jest całkowicie niezrozumiałe. Jeśli spojrzymy na przykład na to, co się dzieje na Ukrainie, nie widzę powodu, żeby nie przyjmować do służby wojskowej ochotników, którzy nie mają polskiego obywatelstwa, którzy własną krwią chcieliby służyć naszej ojczyźnie. Jeżeli połączymy te trzy artykuły, artykuł 53, 54 i 83, wynika, że w czasie wojny i mobilizacji można potencjalnie rejestrować osoby poniżej 18 roku życia. Czemu takie zabiegi mają służyć? Jaki jest cel tutaj? Czy to jest po prostu bałagan? Dalej, artykuł 59, ustęp 10. Zakłada się, że dopiero w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa albo ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, czyli razem, tak, bo mamy tutaj łącznik mobilizacji i w czasie wojny, można wprowadzić obowiązek kwalifikacji osób po 18 roku życia. Poprzez zastosowanie tej koniunkcji dochodzimy do sytuacji, w której, żeby wprowadzić obowiązkową kwalifikację, oba te stany, a więc mobilizacja i czas wojny, muszą wystąpić jednocześnie. Tych wad jest tutaj oczywiście dużo więcej. Myślę, że z takich istotniejszych to jeszcze jest kłopot z kompetencjami dowództwa generalnego, dowództwa operacyjnego. Jeżeli mamy zapis w ustawie, zgodnie z którym Sztab Generalny jest instytucją pomocniczą prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, to jakie narzędzie, jaki sztab będzie miał naczelny dowódca na czas wojny? Komu podlegają dowódcy w czasie pokoju, komu w czasie wojny? Jakie kompetencje i podległość będzie szefa Sztabu Generalnego w czasie pokoju i w czasie wojny? Czy naczelny dowódca ma być dowódcą wojskowym bez sztabu? I teraz ostatnia rzecz, już nie jako przykład konkretnych artykułów, ale pytanie właśnie, które już tutaj troszeczkę zaznaczyłem. Na jakiej podstawie państwo planują tak wysoki udział ochotników? Czy jeżeli mamy sytuację na rynku pracy taką, jaką mamy i niż demograficzny, nie jest to najwyższy czas, żeby zaakceptować rzeczywistość, że nie mamy możliwości stworzenia realnej gotowości sił zbrojnych, biorąc pod uwagę, że rezerwy są statystycznie starsze ode mnie, mam ponad 40 lat, bez przywrócenia poboru? O czym na Komisji Obrony Narodowej kilkanaście dni temu też mówił jeden z przedstawicieli większości rządzącej. Czy naprawdę państwo uważają, że będzie połowa populacji mężczyzn zgłaszała się co roku na ochotnika do odbycia rocznej służby wojskowej? Dziękuję. Dziękuję. Proszę następny, tylko w takim, ponieważ pan zdecydowanie przekroczył moje oczekiwania, to następny kolega, proszę, 3 minuty. To wszystko z naszej strony, dziękujemy. To dziękuję, zwracam honor. To dziękuję panom. Ja proponuję w takim razie, ażeby pan te uwagi przesłał, tak? Czy do komisji, czy gdzieś tam. Mamy to
Jeżeli to znaleźliście panowie niezgodności z konstytucją, no to proszę te uwagi przesłać i tutaj biuro legislacyjne zajmie się. Jedna uwaga, to znaczy ja oczywiście się ograniczyłem czasowo. Praca nad tym projektem z perspektywy fundacji zajęła 3 miesiące pracy kilku prawników i nie uważamy, żebyśmy skończyli. I ta lista jest nadzwyczaj dłuższa niż to, co teraz przedstawiłem i nie wiem, czy można uczciwie powiedzieć, że ktokolwiek będzie w stanie przygotować to, czego pan oczekuje w tej chwili ode mnie w ciągu kilkunastu godzin. No to pan przyśle w ciągu kilkunastu godzin tyle, ile pan przygotuje, a później pan przyśle to, co pan przygotuje. Także dobrze, to ja jeśli ostatnie zdanie, jeśli bym mógł. Jest to ustawa, ten projekt ustawy jest rewolucją w sposobie zarządzania siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli w ramach reżimu czasowego będzie dochodzić do sytuacji, w której ilość poprawek będzie ograniczona ze względu na czas, to jedynym racjonalną odpowiedzią na to, do której panowie są zobowiązani ze względu tego, jakie stanowiska pełnicie, to jest zatrzymanie tej ustawy, tego projektu do momentu, kiedy będzie pewność, że jego wprowadzenie nie zaburzy możliwości generacji sił i gotowości Wojska Polskiego w czasie kryzysu, z którym niewątpliwie mamy do czynienia. Dziękuję. Oczywiście, momencik, ja powiem więcej. Do czasu, kiedy nie będziemy pewni, że nie spowoduje chaosu czy zakłócenia mobilizacji sił w sytuacji trudniejszej niż jest w chwili obecnej. I tego panu, to pana mogę zapewnić. Bardzo proszę, panie ministrze. Znaczy, ja chciałem tylko zwrócić uwagę, żeby tutaj nie pobrzmiało jakaś nuta, że paraliżujemy czy zmieniamy. No, szanowni państwo, my tą ustawą zmieniamy 14 aktów prawnych, ale też nie zmieniamy aktów prawnych, które są szczególnie ważne i kluczowe z punktu widzenia ogłoszenia stanu wojennego czy stanu wojny. No, szanowni państwo, po pierwsze, ustawa o urzędzie ministra obrony nie jest tą ustawą zmieniana, a tam jest szereg zapisów. Ustawa również o stanie wojennym i naczelnym dowódcy również nie jest dotykana i nie jest ruszana. Więc, szanowni państwo, jeżeli czegoś nie ma tutaj w tych przepisach, które my mamy, one są zapisane w tych ustawach, które dotyczą tych stanów nadzwyczajnych związanych z ogłoszeniem stanu wojennego czy stanu wojny. Więc tutaj proszę nie mieszać dwóch porządków, bo są zupełnie odrębne w tym zakresie porządki. Oczywiście my te uwagi też notujemy. Rzeczywiście jedna z nich dotycząca tej koniunkcji jest istotna i ją prawdopodobnie rozpatrzymy pozytywnie, jeżeli chodzi, ale też proszę też nie wprowadzać takiego zaburzenia. My tylko zmieniamy 14 ustaw, a tych ustaw, które dotyczą obszaru wojskowego, wojennego, tego obszaru kompetencyjnego jest naprawdę o wiele więcej. Chciałbym tylko wskazać, jeśli mogę, że to jest ustawa między innymi o dyscyplinie wojskowej, o zawodowej służbie wojskowej, o powszechnym obowiązku obrony. To jest absolutny fundament. Likwidacja WKU, WŁSW, to jest odebranie narzędzi pracy szefowi sztabu generalnego. No, zaraz, moment, no ale to ja muszę sprostować. No, pragnę panu zauważyć, że to minister obrony narodowej w tym zakresie podejmuje decyzję. Ja przypomnę panu, że do stycznia 2018 roku to minister obrony narodowej nadzorował obszar terenowych administracji wojskowej. Nie, to terenowej administracji wojskowej. Organów administracji wojskowej dokładnie, więc to jest minister obrony narodowej. Minister obrony narodowej przekazał te kompetencje albo pod koniec stycznia, albo na początku lutego 2018 roku szefowi sztabu generalnego. Przypomnę, że szef sztabu generalnego jest osobą podległą ministrowi obrony narodowej, więc to jest jedna kwestia.
nie likwidujemy, też proszę zwrócić, proszę wsłuchiwać się w słowa te, które były wypowiadane. Nie likwidujemy ani WKU, ani WSZW. Strukturalnie te organizacje pozostają w takiej liczbie, jak jest, czyli 86 wojskowych komend uzupełnień, 16 wojskowych sztabów, wojewódzkich sztabów wojskowych i w tym zakresie nic nie zmieniamy. Nie zmieniamy kwestii mobilizacyjnych, bo to nie jest czas i pora na to, żeby obszar mobilizacyjny dotykać nawet w tej chwili, kiedy jest zagrożenie. Dlatego też są stosowne poprawki z naszej strony, gdzie wskazują jednoznacznie, że nie będziemy tego obszaru ruszać i to wybrzmiewało podczas dzisiejszej debaty w Sejmie. Prezentował to i premier Jarosław Kaczyński i minister Mariusz Błaszczak. Dziękuję panie ministrze za to, również dziękuję za te uwagi, no ale proszę zawsze... Nie, żeby to nie była dyskusja poza z bokiem. Jeszcze tutaj pan przewodniczący Mroczek, bardzo proszę. Proszę państwa, no, żeby uporządkować trochę tę kwestię, prosimy o przekazanie tych uwag i opinii. One będą uwzględniane w naszej pracy, kiedy rozpoczniemy analizę poszczególnych jednostek redakcyjnych tekstu. No i będziemy się opierać przecież nie tylko na wypowiedzi pana przemyśleniach i pana poglądzie, tylko na opiniach wielu osób, które w tej sprawie się wypowiadały. Grono ekspertów, z których będziemy korzystać, jest szerokie, powinni zresztą tutaj być dopuszczeni. O tym będziemy z panem przewodniczącym rozmawiali. Ja chciałbym i mam nadzieję, że to, chciałbym zaproponować, mam nadzieję, że to się spotka z poparciem wszystkich posłów podkomisji, żeby do pracy zaprosić przedstawicieli Biura Konwentu Dziekanów, czyli przedstawicieli korpusów osobowych w wojsku. I mam nadzieję, że w poniedziałek oni już będą tutaj z nami współpracować. Więc proszę, żeby pan przedstawił tę opinię na piśmie, żebyśmy mogli w sposób należyty skorzystać z tych pana poglądów, opinii w ramach pracy, którą rozpoczniemy w poniedziałek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pani poseł Anna Maria Siarkowska. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie ministrze, członkowie podkomisji. Zaproszeni goście. Nie odnosząc się jeszcze stricte do tekstu ustawy, bo oczywiście będziemy mieć czas na to, żeby nad tym się spokojnie, może nie tak spokojnie, ale pochylić w przyszłym tygodniu. Chciałabym jednak kilka słów powiedzieć na temat tego, że ustawa, o czym była wcześniej mowa, no nie dotyczy reformy systemu kierowania i dowodzenia. Chciałbym przypomnieć, że w czasie, kiedy w roku 2014, kiedy była pierwsza agresja na Ukrainę ze strony Rosji, wówczas właśnie generał Koziej zaproponował reformę całego systemu kierowania i dowodzenia, która tak naprawdę no nie była reformą, tylko deformą, albowiem spowodowała bardzo duży chaos organizacyjny, problem z kompetencjami, problem z tym, kto za co odpowiada, rodzajami, szefami rodzajów sił zbrojnych wprowadzono jakby dwa stanowiska, dwie funkcje, dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych i dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych, którzy jeden odpowiada tak naprawdę za przygotowanie sił i środków, drugi odpowiada za użycie ich operacyjne, a zatem ten, który ich używa już podczas operacji, nie odpowiada za ich przygotowanie, co oczywiście rodzi bardzo poważne problemy natury zarządczej. W związku z tym, oczywiście, dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy Rosja zaatakowała drugi raz, i znowu mamy bardzo poważny kryzys na Ukrainie. Owszem, nie jest to moment, w którym bardzo poważne zmiany być może należy wdrażać, ale ja jednak bym apelowała o rozważenie tego, ażeby przywrócić
właściwą organizację w ramach całego systemu kierowania i dowodzenia. O tej, o przywróceniu tej właśnie hierarchicznej organizacji w ramach SKiD-u mówiło Prawo i Sprawiedliwość w momencie, kiedy zresztą pan Koziej zaproponował i później wdrożył swoje pomysły. Pomysły, które w dalszym ciągu skutkują ogromnym chaosem. Tak, bo też czas, cały system kierowania i dowodzenia czasu P nie jest kompatybilny z systemem w czasie W. A to również powinno być ujednolicone, albowiem te osoby, które w czasie pokoju pracują na swoich stanowiskach, no one powinny mieć analogiczne tak naprawdę stanowiska i kompetencje w czasie wojny, a nie w czasie wojny dopiero się tak naprawdę zaznajamiać z tym, co mają robić. Zatem mimo, że tego ustawy nie dotyczy, no pani, to pani już kończę. Ostatnie zdanie, panie przewodniczący. Mimo, że ustawa tego nie obejmuje, to apeluję do Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby się jednak pochylić nad tą kwestią i żeby rozważyć, co możemy tak naprawdę zrobić szybko, żeby przywrócić system, w którym ta hierarchia będzie zachowana, w którym też sztab generalny odzyska swoje no, naturalne miejsce, nie tylko planistyczne, ale również dowódcze. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no, zbieramy się tutaj, żeby rozmawiać na określony temat, więc proszę wybaczyć, ale będę odbierał głos, jeżeli ktoś będzie mówił no nie w kwestiach związanych z posiedzeniem. Nie mamy na to czasu. Czy jeszcze jakieś dzisiaj są do... Czy ktoś ma jeszcze coś do powiedzenia, czy do dodania? Bardzo proszę, panie ministrze. Mogę, nie pozostawiając bez komentarza wypowiedzi pani poseł Siarkowskiej. Szanowni państwo, my cały czas powtarzaliśmy, zresztą wprowadzając ten tak zwany mały SKiD, też wyraziliśmy potrzebę zmian, jeżeli chodzi o system kierowania i dowodzenia, tylko pani poseł, ja wiem, że pani rozmawiała również z ministrem Błaszczakiem przed posiedzeniem komisji. Tylko dzisiaj, w momencie, w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy, i to nie od tych kilku dni, tylko od jakiegoś dłuższego już czasu i określonych zadań, które realizuje dowódca operacyjny, wprowadzanie tak rewolucyjnych zmian, bo to będzie kolejna rewolucja w wojsku, to jest nie czas i pora na to. My zdajemy sobie sprawę z wagi tego, absolutnie i pani rozumie powagę sytuacji, my rozumiemy powagę sytuacji, jeżeli chodzi o system kierowania i dowodzenia. Zresztą dlatego był plan kolejnych działań w tym obszarze, ale też dzisiaj pamiętajmy, jest określona sytuacja. Najpierw sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, gdzie dowódca operacyjny miał określone, przydzielone zadania i realizował określony obszar zadaniowy. Dziś również w kontekście sytuacji na Ukrainie i tego, co się dzieje dziś wewnątrz kraju, to też nie ten tryb i nie ten gryf, żeby na ten temat mówić przy otwartym posiedzeniu. Więc absolutnie cenna uwaga. Tylko musimy jeszcze chwilę z tym poczekać, bo to będzie wiązało się z bardzo dużą rewolucją, jeżeli chodzi o ten obszar dotyczący, obszar operacyjny przede wszystkim, bo to jest rzecz kluczowa. No to powiem, że polscy żołnierze są tak doskonali i wyszkoleni, że nawet potrafią dowodzić i walczyć po pomysłach generała Kozieja, ale proszę Państwa, apeluję o rozmowy o tutaj debatę dotyczące druku numer 2052. Proszę Państwa, jeżeli nie ma do mnie, to przeszliśmy ten pierwszy etap. Zapraszam do intensywnej pracy przez weekend. Nie wiem, czy zachęcać, żebyście się zapoznawali z ustawą. Natomiast zapraszam przyszły tydzień. Nie planujcie innych zajęć oprócz podkomisji nadzwyczajnej.
Ale ja mówię, to nie planujcie, no to z Sejmu też rezygnujemy. No jak ten, także. Bo dobrze, w takim razie dziękuję bardzo. Państwu zamykam pierwsze posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej.